Cześć, witajcie, ja jestem Fausta, to jest Europa Universalis 4. Kolejny raz wracamy do Szkocji. Na czym to stanęło? Przyspieszę sobie trochę czas. Na czym to stanęło? Mogę wziąć technologię dyplomatyczną? Tak, zastanawiałem się, czy by nie wgryźć się w Skandynawię. Na początek chciałem te wyspy na Morzu Północnym. Francja wypowiedziała wojnę Burgundii, w porządku. No, Burgundia nie ma większych szans. Dziwi mnie, że król Burgundii nie umarł i nie stał się event, że król Burgundii umiera i Holandia i ta Flandria przechodzi na Austrię, a te burgundzkie ziemie na Francję, że się tym dzielą jakby. Mogę polepszyć relacje albo zdobyć casus belli na Anglię, no. Casus Belli wiele mi nie da, ale nie będę sobie polepszał z nimi relacji, no proszę. Dalej heretycy się trzymają w Anglii. Jednak Anglicy mają wielką armię, z którą nie miałbym większych szans, gdyby mnie zaatakowała. No proszę, income bonanza w English Channel. Dzięki temu wzrosły moje dochody. No mam już 7 dukatów, z tego 3, czyli połowa praktycznie z handlu, tak więc to był dobry krok. Unowocześniam wojsko. Niech to będą najbardziej defensywne oddziały, jakie się da. W sumie tutaj rycerze niech będą. Zbuduję sobie marketplace, gdzie się da, aby mieć jeszcze więcej trade powera. O, zapomniałem włączyć stopper. Start w takim razie. I lecimy. No cóż, to będzie trochę waiting game, jak ja to zwykłem nazywać. O, fajnie, że Anglia ma misję zwasalizować Szkocję. No niedobrze, niedobrze. Francja wzywa mnie do walki przeciwko Burgundii, Cliffs, Brittany i Aachen. Akceptuję wezwanie i zastanowię się nawet nad atakiem na Bretonię. Może udałoby mi się zdobyć tam jakiś kawałek lądu. Straciłem niestety 25 prestiżu. Wolałem to niż stability. No, jak widzę, Ottomani, czyli Imperium Turków Osmańskich, wgryza się już coraz głębiej w Europę, już mają część Węgier. Transylwania jest wolna. Bośnia konsoliduje serbskie ziemie. Chorwacja jest wolna. Polska zajęła Ruś Zakarpacką, to ciekawe, to ciekawe. I Francja w tym momencie traci inicjatywę. Troszkę marnuje swoje wojsko. Leinster poszło na pomoc, ale wiele to nie da, bo Burgundia ma tam cały czas sporą armię. On zamiast zostawić tutaj niewielkie armie, to zostawia aż 18 tysięcy na oblężenie Luksemburga. Ale właściwie to chyba nie ma większego znaczenia, bo ta główna armia burgundzka została zniszczona, chociaż nie wraca. No cóż, niech tutaj się dzieją różne rzeczy. A, tutaj wrócili do domu. No nie, no. Chyba nie ma aż takiego dużego niebezpieczeństwa ich floty, że mogę tutaj jednak ten handel sobie umożliwić. W porządku. Mógłbym w sumie zbudować doki. To też da mi trochę trade powera. Zbuduję tutaj najbliżej. Później będę to rozszerzał. Wszystko mam na maksa. No dobra. Czuję, że zaraz wojna się skończy, tak więc... O, mogę zarobić 128 dukatów od razu, albo 50
Diplo Pointsów, Diplomatic Power i 15% Trade Efficiency na 10 lat. Tak więc wybiorę to, bo punkty mi się przydadzą. Chcę sobie kolejną ideę wziąć. Doki. O, Brytania już się wycofała z wojny. Bretonia, przepraszam. No cóż, za chwilę będę miał technologię. Dziwi mnie, że jeszcze Anglicy nie próbują zmienić kultury w Dublinie. Zawsze zmieniają ją na angielską. Tak samo tutaj w Walii zamieniają kulturę na angielską. Już mam Call for Peace, no ale nie będę teraz odchodził. O proszę, jaki mój następca. 6-3-5, błagam tylko nie umrzyj. Coś pięknego. 6-3-5 to jest naprawdę dobry. Naprawdę dobry następca. Polska, co ciekawe, nie ma Unii z Litwą. Ani nawet nie ma sojuszu z Litwą. Czemu tak się stało? Ciekawi mnie to. Nawet nie ma Royal Mariażu z Litwą. Co tu się stało? No mniejsza z tym. Moment. Król Jan I von Wittelsbach. Ta sama dynastia w Danii, Bawarii i Palatynacie, czyli z Danią się spiknęła Polska. To ciekawe. No cóż, nie będę się wycofywał z wojny. Będę walczył do końca. Muszę się przypodobać Francuzom. National Tax Modifier i Missionary Strength. Ale Reform Desire podskoczy. No tak, ja chcę reformę wprowadzić, tak więc jestem za. No i tyle. 5 prowincji zdobyła Francja w tej wojnie. No dobrze, gratuluję im. Teraz mnie uwielbiają za to, że Honored Alliance i Fought to the End. Poprawię relacje. I wezmę sobie nie będę brał na razie idei. 5, 5, 6, mało tych punktów dostaję. Zrobię sobie te doki. Właściwie Francja nie będzie mogła mi zbytnio pomóc, jeżeli zostałbym zaatakowany przez Anglię. Anglia mogłaby bardzo szybko mnie zająć. Ja nie miałbym nic kompletnie do powiedzenia. Tak więc może zachowam moje wojsko w Leinster. O, Royal Mariage wygasł, no ale będę go miał dalej. Zobaczmy, jak wygląda siła floty Anglii i Francji. Anglia ma 6 ciężkich i 17 lekkich. Francja ma 3 ciężkie, 10 lekkich. Tak więc, no cóż, starcie tych dwóch flot nie wyszłoby zbyt pomyślnie na naszą stronę. Francja mnie znowu uwielbia. Kastylia coś mądrego o mnie myśli. No spróbuję, może mi się udają zdobyć, pozyskać jako sojusznika. To by było dobre, gdybym musiał walczyć z Anglią. Kastylia zajęłaby się Portugalią i Aragonem. Aragonią. Będę się posługiwał takim polskim, angielskim, bo widzicie, nie ma spolszczenia. Kolejna autonomia, tym razem Wayshire. Nie widzę sensu zmniejszania jej. I tak moje przychody z podatków są niewielkie, tak więc nic praktycznie. Wszystko, połowa przychodzi ze stolicy, reszta z 1, 2, 3, 4,
5 biednych prowincji. Anglia mnie nienawidzi. Już nie uważa, że mnie dominuje, tylko jest dla mnie wroga. Zobaczmy, czy dalej ma tą misję. Nie, nie ma już misji, aby mnie zwasalizować. Dobrze, wezmę technologię. Myślę, że teraz pójdę w następnych ideach pójdę w kolonizację, bo chociaż nie stać mnie będzie. Drugie idee dyplomatyczne. Może teraz jakieś militarne. Może defensive ideas. To jest bardzo dobre ze względu na attrition, na yearly army tradition. Bardzo fajne, no ale nie wiem, zastanowię się. Mój następca będzie nastawiony w sumie bardzo na administrację. Tak więc tutaj mógłbym coś wziąć, na przykład. W sumie nie ma niczego, co by mi się teraz bardzo przydało. No ale cóż, no dobra, technologicznie jestem tak samo jak Anglia. Mają misję Recover Normandy. O, chcą odbić Normandię. Czyli wybrali event, że się nie poddają po wojnie stuletniej. Dalej mają kory na to wszystko. I chcą walczyć o to. Mają tutaj jeszcze jedną prowincję baskijską na dodatek. Dlatego zapewne Kastylia go rywalizuje. W porządku. Kastylia jest już prawie chętna. O tak, już jest chętna Kastylia do Royal Mariażu. A co za tym idzie, będzie można już zrobić sojusz. Teraz tylko utrzymać te relacje na wysokim poziomie, tak jak z Francją. I oby Francja i Kastylia się nie zrywalizowały, bo wtedy będę musiał wybierać pomiędzy jednym a drugim. Tego bym nie chciał. Dobrze, w takim razie. No, widzę, że Leinster bardzo agresywnie zrobiło sobie claim na Walię i na Meath. W porządku. Austria kontra Bawaria w Liberation. Dobrze. Mamy Lucy, dostają w wojnie z Ottomanami. No, to było do przewidzenia. Ottomani praktycznie nie mają naturalnego wroga i jak szybko się ich nie stłamsi, to rozrastają się jak kleszcz. Wave of obscuratism. Cóż w tym momencie mój national unrest jest niski, tak więc nie będę tracił więcej prestiżu, tylko po prostu wezmę to. Kilka lat obskuratyzmu. Nic nie zmieni. Dwa zaledwie. 10 prestiżu, czy jakiś mądry ziomek? 10 prestiżu. Mam 24 punkty Papal Influence. I w sumie nie mam zamiaru ich wydawać, będę zbierał na 100, na merkantalizm, trochę mi to jeszcze zajmie. No ale mam czas przecież, nigdzie się nie śpieszę. Unia trwa dalej. Z kim ma sojusz? Z Polską i Moskwą. To ciekawe, że z Polską i Moskwą akurat. Litwa ma z Austrią. Polska ma jeszcze z Brandenburgią. To jest właśnie ciekawe, że Litwa i Polska poszły w dwie różne strony. Nie poszły razem w Unię. No ale co mi do tego właściwie? Burgundia się kończy. W sumie wątpię, żeby udała mi się ta misja w najbliższym czasie. Tak więc ją po prostu anuluję i może teraz trafi się jakaś lepsza. Straciłem te claimy.
Ciekawi mnie, czy będą faktycznie chcieli zaatakować Francję. Nie potrzebuję aż tak dużo punktów administracji, tak więc użyję kaucji. Okej, tu jest wszystko w porządku, tutaj też na wysokim poziomie. No jest w miarę dobrze, jest akceptowalnie. No ja pierwszy nie mogę zaatakować. Poczekam aż na przykład może reformacja rozłoży na łopatki Anglię. A jeśli Anglia będzie chciała pozostać katolicka. Już mają siódmy poziom. Tak. Anglicy bardzo agresywnie, mają 5-2-4, czyli całkiem niezłego króla, lepszego odrobinę ode mnie. Ja mam 3-2-2. Papal Relations, no zawsze można wziąć. Wiele mnie to nie kosztuje. Jak wygląda reformacja? Dopiero 47,5% Reform Desire. To niewiele. Ottomani już skonwertowali prawie całą Grecję, tylko trzy prowincje greckie pozostały prawosławne, no i część Bośni, znaczy Serbii, ale Bośniacy sobie też przypisują te prowincje. Mógłbym już wziąć następną ideę. Ekonomiczne wiele mi nie dadzą. Może to jest dobry pomysł, żeby anektować jednak ten Leinster. No nie wiem, nie wiem. Z jednej strony hajs jakiś z tego jest. Ale z drugiej... A, anektuję w sumie. Cztery lata mi to zajmie, tak więc powoli, bez pośpiechu. Ile na tym tracę? 3 punkty miesięcznie. No, przez 4 lata trochę to zajmie w takim razie. Prestiż. No, prestiżu nie poprawię jakoś. Może znowu ten Frontier. Z kim walczą? Z Gelre. Frisian Conquest of Gelre. Czyli on walczy bezpośrednio, czy wspomaga? Wspomaga. Broni, że tak się wyrażę. Mógłbym wysłać tą flotę do walki z piratami, albo zmienić ją właśnie we floty piratów. A może bym tak zaatakował Danię... Tak po prostu. Zobaczmy, ile Dania ma łodzi. Dania... O nie, Dania ma dużo łodzi. Ma 37 galej. 5 lekkich, 7 transportowych. Trzeci punkt stability. No i jest bardzo dobrze w moim kraju. Austria walczy z Węgrami. O Sopron. Czyli zamiast Unii to po prostu ich zjedzą. No, normalka. Polska straciła Ruś Zakarpacką na rzecz Transylwanii. Transylwania liczy teraz 3 prowincje. Z czego dosyć biedne, ale... Ale cóż, zdarza się. No dobra, coś trzeba by już zacząć robić. A mogę już sobie wziąć... technologie, no i idee jakieś. Jakie idee by wybrać? Może innowacyjne? Mercenary cost, technology cost. Wszystko dają, ale nie dają praktycznie nic. Nigdy też ich nie brałem, bo nie widziałem w nich nic specjalnego. Administracyjne, mercenary, core creation, mercenary. W sumie
Będą mi potrzebni najemnicy, tak więc myślę, że pójdę w administrative. Skoro już mogę, wezmę sobie. I w ten sposób jakoś będę próbował wymyślić taktykę przeciwko Anglikom. Jakoś najemnikami. Zawsze poprzez sojusze, no teraz jakoś inaczej będę musiał to załatwić. Co byś Francja powiedziała, gdybym chciał zaatakować? I Francja i Kastylia by dołączyła, ale... No nie miałbym większych szans. Zobaczmy, czy Anglicy trzymają swoje wojska na wyspach, czy przeprowadzili je na kontynent do walki. Nie mają, aż 19 tysięcy. No i mają już... mają już działa. Ja dopiero teraz je mam. Trzeba by zmodernizować wojsko. No, to jest ciężki orzech, że tak powiem. Dla mnie w tym momencie. O nie. No niestety muszę stracić 50 diplomatic powera. Nie mogę sobie pozwolić na jakąkolwiek stratę merkantalizmu. Jaką armię ma Anglia? Anglia ma 35 tysięcy. No, Francja ma znacznie więcej, ale Francja jest oddzielona kanałem La Manche. No i James III Stuart wchodzi na tron. Oczywiście mariaże z moimi sojusznikami. Poprawię od razu z nimi relacje, najlepiej na początek z Kastylią, bo ona jest najmniej pewnym sojusznikiem. Francja będzie ze mną do końca. Mógłbym w sumie pobudować coś. Pobuduję armory wszędzie. Dania zaczęła mnie rywalizować. Rywalizuje również Anglię, to ciekawe. No cóż, zaraz Leinster będzie już bezpośrednio moje. Tak jest, kultura akceptowana. No i tyle w sumie. Muszę poczekać. Tak. Czy zmniejszać... zmniejszać... autonomię? Myślę, że tak. Że to się opłaci. Będą drobne... jak mi się force limit powiększył. Do 22. Teraz mogę zacząć rywalizować z Anglią w tym momencie. Anglia chce ode mnie military access. Oczywiście, że nie, frajerze. Spadaj. Zmienia kulturę w mef. Cztery barki. Właśnie zauważyłem, że mam trochę za dużo barek. Ale to koga sobie zniszczę. O, i już mam tylko o jedną. Czyli 0,10. Połączę je najlepiej. I niech zbierają w kanale angielskim. Niech się też uleczą trochę. Teraz w kanale angielskim. Dobrze, dobrze. Mam 11 tysięcy. Zrobię tak. I będę miał jeszcze możliwość 9 tysięcy. No to pięknie. Będę miał dużą, potężną armię. O nie, Kastylia zerwała ze mną sojusz. Błagam. Nie rób tego. Muszę mieć z tobą sojusz. Poprawię relacje na szybkości jeszcze i może zacznę już coś myśleć o walce z tymi frajerami. 6 dział będzie mi potrzebnych. W sumie nie potrzebuję aż tak dużo. A nie, bo wziąłem administracyjne. Dobra, odwołuję. Będę potrzebował punktów. Mogłem im zapłacić. No ale mniejsza z tym już. Znowu atak na Burgundię.
Nie. Okej. Zjednoczenie wojsk. 19 tysięcy już mam. Mogę jeszcze 3 tysiące. Czyli będą dwaj rycerze i jeden ten. Czyli będzie idealnie, symetrycznie. Będzie można podzielić armię na dwoje. Mógłbym zmienić kulturę irlandzką, ale myślę, że nie ma takiej potrzeby. No i dobra, i mam 22 tysiące. To już jest duża armia, mogę mieć nawet 23 tysiące. Czyli jeszcze jeden oddział piechoty. Coś pięknego. No niestety mój przychód się zmniejszył i to bardzo radykalnie. Czemu właściwie mam taki duży force limit? Mercenary pool. To nie wiedziałem, że to daje tak dużo. No, faktycznie mam sporo teraz mercenarii. No, nieźle. W takim razie znowu odnowię moje climb na Orkney. Mógłbym zdobyć tą pojedynczą prowincję właściwie. Ale się powstrzymam. Core creation cost minus. No i teraz unrest mi się zmniejszyło o 1. No dobra, trochę nie zagapiłem się z czasem, tak więc dzięki za oglądanie. To by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do następnego w następną sobotę o 8:30. Do zobaczenia, cześć!